Kamila Biernacka Notatki zaginionego Boga Rozdział piąty Część pierwsza Nastał kolejny dzień. Słońce leniwie, jakby ze znużeniem, wychylały się z horyzontu. Skryte, za grubymi chmurami, mogły sobie pozwolić na lenistwo. Wszystko było dzisiaj szare i zmęczone. Nakręcane gołębie chmarą wyleciały ze szczytu wieży zegarowej, gotowe na następną dobę zbierania śmieci. Stwory wszelkiej maści wyruszały do pracy, a ulicę zalał blask odbijany od mosiężnych pojazdów, gdzie niegdzie śmignął skuter albo rower. Istoty wodne tłuczyły się w kanałach i podziemnych rurach. Niebo raz po raz przecinał cień większego latającego stworzenia lub statku. Z kominów unosił się wielokolorowy, pysznie pachnący dym, zapowiadający zbliżające się śniadanie. Wszystko wydawało się łagodne, spokojne i sielankowe. Nawet obserwując miasto zwierzy, Ciężko byłoby uwierzyć, że gdzieś tam rozgrywa się dramat może i dziesiątki, setki dramatów kłótnie, spory, porwania i gdzieś pomiędzy tym gorączkowe poszukiwania tajemniczej, nieporadnej istoty, którą wszyscy chcieli dorwać w swoje ręce. Może, słuchując się dokładnie w gwar wymieszanych głosów, dałoby się usłyszeć przekleństwa i krzyki pożaraczy gwiazd wściekłość wymieszaną z desperacją na myśl, że porwany Bóg mógłby wyślizgnąć się na dobre ale nikt tego nie słyszał. Humanoidy pozostawały skupione na swoich sprawach, nie mając pojęcia, że cokolwiek może zakłócić sielankę codziennego dnia. Dziewczyna obudziła się, gdy zbliżało się południe. Spała długo i często, ale nie czuła się wypoczęta. Leżała bez ruchu, wpatrzona w tacę z jedzeniem, zostawioną na szafce nocnej i zbierała w sobie siły, by po nią sięgnąć. W końcu usiadła i wzięła do siebie miskę wypełnioną wodnymi, niemal przezroczystymi kulkami różnych kolorów. Nabrała pełną łyżkę i aż otworzyła oczy ze zdumienia. Rozgryzane jedzenie z cichym pykaniem wręcz wybuchało w ustach, otomaniając nadmiarem wrażeń. Smakowało świeżo, delikatnie i słodko. Każdy kolor był inny, a jedząc je wszystkie naraz, można było poczuć całą gamę doznań. Teraz, gdy nie rzucała się na jedzenie z takim szałem, mogła poczuć to wyraźnie. Zielone kulki miały smak świeżych warzyw, a niebieskie były bardziej słone i delikatne – rybie. Fioletowe zaś słodkie, niemalże kwiatowe, a żółte, ciepłe, z ledwo wyczuwalną ostrością. Wszystkie były wyraziste, ale bardzo delikatne, tłumione przez orzeźwiającą wodną bańkę, w której zamknięto całą esencję. Czuła to wszystko, chociaż nie umiałaby opisać smaku chociażby jednej kuleczki. Próbowała każdego koloru osobno, innym razem mieszała kilka naraz. Bawiła się tym, ze szczególnym upodobaniem nakładając sobie sporą ilość tych fioletowych. Całość była tak wilgotna, że nawet nie czuła pragnienia, ale i tak popijała to gorzką herbatą, opróżniając filiżankę do połowy. Na tyle, na ile mogła, bez odchylania głowy do tyłu. Niedługo po skończeniu jedzenia drzwi się lekko uchyliły. Do środka zajrzała Ariel, elegancka i śliczna, jak każdego dnia. Przywitała dziewczynę ciepłym uśmiechem. Istota odwzajemniła wyraz twarzy, chociaż uniesienie kącików ust wydawało się sztuczne i wymuszone. Witaj! Dobrze spałaś? Kiwnięcie głową. Śniadanie smakowało? Kiwnięcie. Doktor prosił, żebym cię dzisiaj przeprowadziła. Doktor prosił, żebym cię dzisiaj przeprowadziła. Oparła dłonie o kolana i pochyliła się nad łóżkiem dziewczyny, równając się z nią wzrokiem. Z bliska można było dostrzec wyraźnie niebieskie powieki wodnika. Wyglądały na pomalowane, chociaż nie było na nich grama makijażu. A później cię komuś przedstawi. Twarz młodej istoty zbladła w niekontrolowany przez nią sposób, a usta wyraźnie się zacisnęły. Jednocześnie wyraz oczu sprawiał wrażenie, jakby nawet nie była świadoma tych reakcji. Musimy ci załatwić własne ubrania. Nathan odmówił oddawania ci więcej swoich rzeczy, ale coś dla ciebie uszyje. Dziewczyna spojrzała na rzeczy, w których spała. Krótkie spodenki i luźną beżową koszulę. Wyglądała w nich nieco nieporadnie, chociaż sama pewnie nawet nie miała tej świadomości. I tak prawie nikt jej nie widział. Zeszły do piwnicy doskonale już znaną im drogą. Ariel odprowadziła zgubę do lecznicy i zostawiła tam pod pieczą doktora. Jak się czujesz? Zapytał, gdy dziewczyna siedziała już na kozetce, wymachując nogami w powietrzu. Kiwnęła głową. Spróbujesz mi odpowiedzieć słownie? Wiem, że to dla ciebie trudne, ale powinnaś się przemóc. Możliwe, że będziemy cię potrzebować mówiącą. Oparł ręce na kolanach i pochylił się przed dziewczyną. Usilnie wpatrywała się w ziemię, ale w końcu podniosła wzrok, by spojrzeć w oczy lekarza. Te wszystkie testy są dla ciebie bardzo męczące, prawda? Nieśmiało pokiwała głową. I pewnie źle się czujesz, musząc odpowiadać na te wszystkie pytania. Ponowne kiwnięcie. Wiem, że to dla ciebie ciężkie, ale jesteś w tym bardzo dzielna. Potrzebujemy tych informacji, więc postaraj się, dobrze? Po dłuższej chwili zgodziła się niemo. Dobrze. To spróbuj mi odpowiedzieć słownie. Jak się czujesz? Wzięła głęboki wdech, jakby szykowało się do solidnego wysiłku. Zmarszczyła brwi i zaczęła nieudolnie układać usta, szukając najbardziej odpowiedniego ich ułożenia. Dobrze! Wydukała i nawet uśmiechnęła się słabo, na co lekarz odpowiedział podobnym wyrazem twarzy. Nie wiesz, czym jesteś, prawda? Pokręciła głową. Możesz to powiedzieć? Nie. A umiałabyś to opisać. Cisza trwała nieco dłużej nim wzruszyła ramionami. Czy pamiętasz planetę albo miejsce, gdzie byłaś wcześniej? Zacisnęła usta i zmarszczyła brwi. Milczała z coraz większym bólem wymalowanym na twarzy. Pojrzała w stronę lekarza i przyłożyła dłoń do piersi. Tym razem zrozumiał gest. Mówisz o swoim ciele? Pokiwała głową. Słownie? ع... C... Trak... K. Tak. kawi. ustach było twarde, wypowiedziane z przesadnym naciskiem, ale dość szybko, szczególnie jak na nią. No dobrze, skąd pochodzi twoje ciało? Wiesz to? E. terra. E -terra. E -a terra? Lekarz otworzył szerzej oczy, a dobrotliwy uśmiech zniknął z jego twarzy. Jesteś pewna? Pokiwała głową, przyglądając się z uwagą nietypowej mimice lekarza. Mężczyzna wyprostował się i cofnął, przykładając dłoń do twarzy. Tym razem to on milczał, jakby nie mógł znaleźć odpowiednich słów. Uśmiechnął się ponownie, chociaż dobrotliwy błysk zniknął z jego oczu. No dobrze, a, a reszta poza ciałem? Dziewczyna westchnęła i skrzywiła się z bólem. Milczała, marszcząc brwi i nerwowo zagryzając usta, aż nawet książki na półkach wydawały się drżeć w oczekiwaniu. Nie stąd. Lekarz przyłożył dłoń do ust, aby istota nie zobaczyła grymasu niezadowolenia. Łudził się, że gdy się przełamie i zacznie odzywać, praca z nią zrobi się prostsza. Tymczasem wszystko wydawało się coraz bardziej komplikować. Nie stąd powtórzył powoli, trawiąc każde słowo. Chodzi ci o planetę? Nie. Układ słoneczny? Nie. Galaktykę? Nie. Wykrzywił się mocniej, zmuszając szare komórki do działania na najwyższych obrotach. Dziewczyna zaczęła zataczać rękoma kręgi, patrząc pytająco na doktora. Więcej? Tak. Przeczesał palcami włosy i spojrzał w stronę okna umieszczonego pod sufitem. Wszechświat? Rzucił pełen wątpliwości, uważnie przyglądając się pacjentce. Nie zaprzeczyła, milcząco przyznając mu rację. — Twierdzisz, że pochodzisz z... z innego wszechświata? Zagryzła dolną wargę, niepewnie kiwając głową. Mężczyzna zacisnął usta, wyprostował się powoli i sztywnym krokiem podszedł do swojego krzesła. Opadł na nie ciężko i przetarł oczy. Cisza się przeciągała, a napięcie między dwójką coraz bardziej zagęszczało. Dziewczyna obserwowała lekarza bez słowa. Wydawała się czekać tylko na odrobinę zrozumienia. Przepraszam, nic z tego nie rozumiem. Nie przepraszaj, uśmiechnął się dobrotliwie. Po prostu muszę się nad tym zastanowić. Nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem. Jesteś pewna tego, co mówisz? Tak, pokiwał głową w zastanowieniu, zagubiony we własnych myślach. Poczuł nagłe zmęczenie i silny ból w skroniach. Szukając rozwiązania, wydawał się starzyć z każdą chwilą. Doktorze? Tak, tak, tak? Poderwał głowę i uśmiechnął się z pokrzepieniem. No dobrze, no wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy sensacji. Dziękuję ci za dzisiejszą współpracę. Będę musiał się zastanowić nad tą kwestią. Stein zbliżył się do dziewczyny i oparł jej dłoń na ramieniu. Był pogodny, chociaż nie potrafił ukryć szoku i zmęczenia, nawet za dobrotliwym uśmiechem. Chciałabyś jeszcze coś dodać? Nie musi to być nic konkretnego, chociaż jakbyś miała jeszcze jakieś informacje, to nie dokończył, oni miały z zaskoczenia. Spojrzał w dół na blond czuprynę przygniętą do jego piersi. W pierwszej chwili nie wiedział, jak zareagować na tak gwałtowne objęcie. Dziękuję. Wymomrotała z ewidentnym trudem, nieco zbyt mocno zaciskając ręce oplecione wokół lekarza. Uśmiechnął się, jak tylko wyszedł z szoku. Naprawdę, nie masz za co dziękować. To moja praca. Nie pozwolimy cię nikomu skrzywdzić. Pokiwała głową, a niespodziewane łzy pociekły po policzkach, osadzając się na białym kitlu. Doktor objął ją delikatnie, jakby mogła pęknąć w jego ramionach. Trwali tak dłuższą chwilę, nim istota się odsunęła. Policzki miała czerwono od zażenowania i łez, które teraz próbowała zetrzeć. Mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. Pochylił się, równając wzrokiem z pacjentką. Nathan prosił, żebyś go odwiedziła. Musi ci uszyć jakieś ubrania, bo te... Delikatnie szarpnął wyraźnie za luźną koszulę. Trochę ci nie pasują. Środkowe drzwi, naprzeciwko. Nathan będzie tam na ciebie czekał. Trafisz sama? Muszę się zająć innymi sprawami. Pokiwała głową. Na pewno? T -t 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 tak. W porządku. Do zobaczenia. Otworzył przed nią przejście. Przytaknęła, mijając próg. Głowę miała spuszczoną, obejmowała się ramionami i lekko drżała. Stein poczekał, żeby zobaczyć, czy dziewczyna skieruje się do właściwego pokoju i zamknął drzwi. Pozostając sam, położył się na leżance. Przymknął oczy, pocierając wolnymi ruchami skronie. Wsłuchiwał się w kroki, skrzypnięcie zawiasów i cichy trzask. Próbował uchwycić myśli, które krążyły po jego głowie, ale wszystkie wydawały się pierzchać przy jakichkolwiek logicznych wyjaśnieniach. Wstał ciężko, gdy poczuł, że jest na granicy zaśnięcia, i usiadł przy biurku. Z wysuwanej szuflady wyciągnął kartkę i ozdobne czerwone pióro. Przyłożył jego koniec do ust, nim starannym, dokładnym pismem zaczął kaligrafować list. To będzie długi dzień westchnął do siebie, podpierając głowę na dłoni. Dziewczyna stanęła przed kolejnymi drzwiami z nieukrywanym lękiem. Obserwowała je w ciszy, nim wyciągnęła rękę do klamki. Chwyciła je mocno, niepewna tego, z jaką siłą powinna to robić, i nacisnęła z cichym kliknięciem. Weszła do środka. Możliwość poznania nowego miejsca, co ważniejsze nowej osoby, wyraźnie ją niepokoiła. Lekko drżała, a blada cera zrobiła się niemal biała. Pokój był jasny, chociaż znajdował się w piwnicy. Pod sufitem był szereg okienek, wpuszczających światło, które odbijało się od licznych luster. Dzięki sprytnemu zabiegowi wcale nie było czuć, że jest się pod ziemią. Na wszelki wypadek, w rogach poustawiono też lampy, by dawały blask w ciemniejsze dni. Ściany były pastelowe, a prawie całą wolną przestrzeń zapełniały kolorowe materiały. Tkaniny leżały wszędzie: starannie złożone na regałach ciągnących się od podłogi do sufitu, luźno zawieszone na sprzętach i parę porozrzucanych na podłodze. Kilka belek zawieszonych było na wielkim kole przesuwanym za pomocą dźwigni obok. Pod inną ścianą stał stół kreślarski z postawionym szkicem sukni balowej i wielokolorowymi ścinkami rozrzuconymi na kartce. Obok stało pudełko w kolorze jasnego drewna. Dwie szuflady były wysunięte, wystawały z nich nożyczki, linijki i szpilki. W rogu stał manekin krawiecki wzrostu przeciętnego człowieka. Ręce miał rozsunięte na boki, a na ramionach zarzuconą kamizelkę. Dzięki nieszytym bokom było widać otwory na wysokości klatki piersiowej oraz brzucha. W kufrze obok za nim stały złożone dodatkowe kończyny dla mniej standardowych raz. Tyłem do wyjścia stała istota niewiele wyższa od nowego domownika, nieśmiało czekającego przy drzwiach. Na sobie miała elegancko, lekko lśniącą koszulę podwiniętą do łokci i czarne przylegające spodnie. Ciemny materiał ginął w wysokich butach z brązowej skóry na delikatnym obcasie. Z tej perspektywy dziewczyna nie mogła dostrzec twarzy postaci, tylko srebrzyste włosy związane w długi do pasa kucyk. Patrzyła na właściciela pokoju coraz bardziej spięta, gdy cisza trwała, a ona dalej pozostawała niezauważona. I jakby Nathan, kimkolwiek był, wyłączył się ze świata skupiony bez reszty na szyciu. Wzięła głęboki wdech i zbliżyła się niepewnie. Wyciągnęła rękę, by dotknąć ramienia. Chłopak spojrzał na nią. I wtedy otoczył ją kosmos. Wstrzymała oddech, nagle zapominając jak się oddycha. Przed sobą miała galaktykę gwiazd, najpiękniejszą jaką widziała w życiu. Głucha, czarna pustka w niej miliony, miliardy kolorowych gwiazd różnych wielkości dryfujących w przytłaczającej przestrzeni. Pochłaniały ją, zagarniały i ogłuszały, a ona była w to tak zapatrzona, że nie mogła nic zrobić. Chciała wyciągnąć rękę, sięgnąć kosmosu, wskoczyć w tą nieskończoność, ale stała, sparaliżowana, niezdolna do czegokolwiek. Wtedy wszystko zniknęło, okrutnie zabrane z jej otoczenia, a ona w końcu poczuła, że może oddychać odcięta od kosmosu grubą bramą bladych powiek dopiero po chwili odzyskała jasność umysłu. Wybacz, dotarł do niej głos stworzenia. Zażenowana zabrała wyciągniętą rękę, i aż cofnęła się o krok. Nathan, od tyłu wyglądający bardziej jak dziewczyna, z przodu, tylko mógł bardziej utwierdzić ją w tym przekonaniu. Szczupłą sylwetkę podkreślał strojem zwężanym w talii, twarz miał delikatną i łagodną, usta różowe. Długie rzęsy i jasne powieki, lekko skrzące, jakby posypane brokatem. Jeżeli Ariel była piękna, onej tanie z pełnym przekonaniem można było powiedzieć, że jest po prostu śliczny. Dobrze się czujesz? Zapytał, słysząc przeciągającą się ciszę. Dziewczyna potrzebowała chwili, aby odzyskać zmysły i przyswoić sobie pytanie. Gdy minęła kolejna chwila, pokiwała głową. Dopiero potem uświadomiła sobie, że istota przed nią wciąż ma zamknięte oczy, wzięła głęboki wdech. Tak. Uniósł powieki, jego oczy przypominały dwie czarne kule, całkowicie ciemne, ale jednocześnie niesamowicie żywe, pełne ruchomych, wielokolorowych drobinek, naprawdę przypominały kosmos, a patrząc w nie można się było zatracić. Dziewczyna bardzo chciała, ale nie mogła odwrócić spojrzenia. Nie przejmuj się, każdy tak reaguje na początku. Można powiedzieć, że nie da się oderwać ode mnie wzroku. Zaśmiał się, puszczając oczko i majestatycznie odrzucił związane włosy. Dziewczyna przytaknęła. Więc to prawda, że jesteś gadułą. Tak właśnie słyszałem. Ale dobrze poznać w końcu osobę, której pożyczam moje rzeczy. Nie obraź się, ale na mnie leżą lepiej. Zmierzył ją uważnym spojrzeniem, chociaż ciężko było stwierdzić, gdzie dokładnie patrzył przez brak zierenic, czy też ten człowiek. Ale oto się nie martw. Załatwimy ci coś, w czym będziesz wyglądać jak cóż, człowiek. Podszedł do stołu i zgarnął z niego centymetr krawiecki. Napiął go gwałtownie z głośnym trzaskiem. Z niezrozumiałego powodu dziewczyny przeszły dreszcze i aż się wyprostowała. Domyślam się odpowiedzi, ale jest coś, na czym ci zależy? Ulubiony kolor, krój, przylegający luźny, falbanki, prostota, może długość. Sparł się o blat kreślarski i czekał. Jego rozmówczyni milczała z głową ciężką od pytań, a im bardziej chciała odpowiedzieć na wszystkie jednocześnie, tym bardziej wyglądała, jakby miała się rozpłakać. Rozumiem, że zostawiesz to mi. Podnieś ręce. Ledwo zdążyła ochłonąć po tonie informacji, więc potrzebowała dłuższej chwili, by przetrawić komendę. Najpierw trochę uniosła ręce, nim z wahaniem wzniosła je wyżej do góry. ten pochylił się i otoczył centymetrem jej talii, ściągając go ciasno. To jak? Masz jakieś imię? Pokręciła głową. Przywykła do tej formy odpowiedzi dopiero po chwili, uświadamiając sobie, że chłopak nawet na nią nie patrzy. N nie. Cóż. Y trzeba ci będzie jakieś wybrać. Skupmy się na tym, jak już określimy, jakim dziwnym stworzeniem jesteś. Albo możesz wybrać sobie jakieś sama. Zastanów się nad tym. Ja będę ci mówić. Zamilkł, ściągając miarę z jej biustu. Wyprostował się i przejrzał uważnie istocie. Nie masz żadnych cech charakterystycznych. To trochę utrudnia. Wyglądasz jak człowiek, co niczego nie ułatwia. Co powiesz na, albo wiesz co? Nie będę się przyzwyczajać. Wymyślmy ci coś, chyba że zrobisz to sama. Pomyślisz? kiwnęła głową. Jak na nic nie wpadniesz, to ci coś wybierzemy. Jak prawie każdemu tutaj. Uniósł palec wskazujący i nacisnął jej nos, całkowicie ją tym konfudując. No dobrze. Ręce na boki, głowa wysoko, plecy prosto. Zaraz cię zmierzymy. Ach, gdzie moje maniery? Ja nazywam się Nathan. Wyciągnął dłoń. Potrzebowała chwili, by opuścić ramiona i odwzajemnić przywitanie. Chłopak pochylił się, skłonił z gracją i ucałował wierzch jej dłoni. Nieoczekiwany gest, tak ją sparaliżował, że nie opuściła ręki, nawet gdy została już uwolniona z ucisku. Grupowy konsultant i krawiec, jak pewnie zauważyłaś. Zajmuje się pilnowaniem tej bandy oszołomów, żeby nikt ich nie zabił przypadkiem. Z tym większość radzi sobie sama, ale niektórzy potrzebują wsparcia, a tego tak ogólnie to szyje. Uwierz, że to jest jeszcze trudniejsze od opieki nad nimi. Przypilnować, aby ubierali się jak myślący istoty. Nie przerywał monologu, mierząc ręce, nogi, tułów, obwód i wysokości dziewczyny. Nie przejmując się tym, że ta stoi nieruchomo niczym kamienna figura, ledwo pozwalając sobie na oddech. No, gotowe. Szarpnął centymetrem otaczającym teraz jej szyję, uwalniając ją od nieprzyjemnego uczucia duszności. Podszedł do stołu i na wolnej kartce zaczął określić rysunki i wymiary. Całe szczęście, że jesteś drobna, szycie pójdzie szybko. Masz jakieś dodatkowe cechy? Ogon, skrzydła, stawanie w ogniu, wrażliwość na jakiś materiał? Spojrzał przez ramię na dziewczynę, pochłaniając ją kosmosem w oczach. Nie ułatwiało to skupienia się na pytaniu. Pokręciła głową. Doskonale spróbuję coś dla ciebie skroić. Nie wiem, czy wiesz, ale ubrania to pierwszy krok do tego, by poczuć się swojsko w nowym miejscu. I jak przywdziejesz coś, co do ciebie pasuje, zapomnisz, że czujesz się zagubiona, nie odpowiedziała. Miała masę wątpliwości i wcale nie wiedziała, jak strój miałby pomóc jej się odnaleźć. Ale już udało jej się pogodzić z faktem, że w ogóle nie rozumie tego świata. Czytał Wojciech Ciślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam Cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.